Witam wszystkich z tej strony, Marcin. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem Black Ops 2. Puszczam go w związku z tym, że kilka informacji na temat Black Ops 3 jeszcze się oczywiście pojawiło. Nie mówię tutaj nawet o już tym, co mogliśmy usłyszeć na Black Ops 3 Friday, tylko po prostu to, co niby wyciekło oczywiście do naszej informacji, gdzie możemy oczywiście znaleźć tych rzeczy mnóstwo już w tej chwili w sieci. Te informacje dotyczą tutaj achievementów, które będą dostępne na chociażby konsoli PS4 i są one związane właśnie z zombiakami. Co jest dosyć ciekawe, to słuchajcie, one zdradzają nam troszkę taki rąbek tajemnicy odnośnie tego, co będzie się znajdowało tak naprawdę w The Shadow of Evil. Tak więc posłuchajcie może, jakie to będą achievementy i oczywiście troszkę je opiszę. Słuchajcie, pierwszy taki achievement to będzie Silverback in Black. I tutaj, tak jak pamiętacie, w Black Ops 1 mogliśmy Masonem zejść z fotela, żeby wpisać dane do komputera. Tak samo tutaj będziemy mogli zhakować jakieś dane, dzięki czemu odblokujemy, tak jak w Black Ops 1, Dead Ops Arcade, tyle że 2. Pamiętacie tą taką pocięczną arkadówkę i tutaj właśnie dokładnie to samo będziemy mieli. Następnym achievementem będzie The Beginning of the End i w Shadow of Evil będzie po prostu trzeba ukończyć wszystkie rytuały. Z tego co rozumiem, to rytuały są po prostu easter eggi. Następne to jest From the Shadows i tutaj będziemy musieli zespotować, więc wskazać postać cienia 5 razy w trakcie jednej gry. Ta osoba, która ściągnęła te nasze postaci do tego świata zombiaków, to jest właśnie ten Shadow Man i będziemy musieli po prostu go wskazać. Nie wiem, co on będzie robił, ale na pewno będzie to dość ciekawe. Not out of the bubblegum, czyli te gumy, które będziemy mogli kupić z tej maszyny, będziemy musieli po prostu wszystkie kupić, aby je po prostu aby odblokować ten achievement. I o co tu będzie chodziło, słuchajcie, no o to, że nie tyle w jednej grze, ale właśnie we wszystkich tych grach, które będziemy grali, no za pierwszym razem tego na pewno nie odblokujemy, ponieważ te gumy są dawane zupełnie randomowo. Tak więc no, będziemy się musieli trochę tutaj postarać. Następne to jest Sorry We're Dead i w Shadow of Evil musimy zabić 10 zombiaków, które znajdują się w sklepie w ciągu jednej gry. Prawdopodobnie jest tam jakiś sklep, w którym będziemy mogli coś zakupić, może właśnie te gumy, no i właśnie tam te 10 zombiaków musimy zabić. Strike to jest następny achievement i w Shadow of Evil musimy użyć tarczy rakietowej i zabić co najmniej 10 zombie za pomocą jednego takiego uderzenia. Postać, każda z postaci będzie miała jakieś specjalne zdolności, między innymi właśnie ten nasz bokser, on będzie miał taką tarczę rakietową, która jest w stanie właśnie dosyć dużą grupę zombiaków zniszczyć. Wydaje mi się, że będzie to dosyć proste, gdy będzie naprzeciwko nas w jakiejś tam wyższej fali biegło mnóstwo zombiaków, żeby użyć czegoś takiego i po prostu je rozdupcyć. Następny Beat Cop, to wydaje mi się, że jest właśnie następna taka zdolność może tego gliniarza i w Shadow of Evil będziemy musieli po prostu wezwać jakiegoś obrońcę cywilnego w każdym z dystryktów w ciągu jednej gry. Mapa prawdopodobnie będzie się właśnie dzieliła na jakieś dystrykty, no i właśnie w ten sposób będziemy musieli zrobić, a więc wezwać jakiegoś naszego obrońcę. Następny achievement zdradza nam prawdopodobnie jakąś zdolność tutaj naszej Femme Fatale, czyli będziemy musieli zabić 10 zombiaków jakimś specjalnym granatem wdowy. Możliwe, że właśnie ta Femme Fatale będzie miała taki granat. Tak spekuluję. Kolejnym achievementem będzie Markwa Party i tutaj te Markwa to są po prostu tacy bossowie, takie poczwary, które będziemy musieli zabić. Dwa takie Markwasy będziemy musieli zabić w ciągu jednej rundy. Parasite Sing, czyli następny achievement i tu będziemy musieli zabić 5 pasożytów jadąc pociągiem. Tak jest, moi drodzy, będziemy się poruszać, mieli możliwość poruszania się pociągiem, gdzie będziemy musieli utłuc właśnie 5 takich pasożytów.
Welcome to the Club. I tutaj, aha, Welcome to the Club, słuchajcie, to już jest achievement związany po prostu z multiplayerem. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o te achievementy dotyczące zombiaczków w Shadow of Evil. Troszkę nam zdradzają właśnie tutaj tajemnicy tego, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie o tym, jestem na wyjeździe, tak więc będzie się pojawiało może trochę mniej tych filmików, moja żona będzie je wrzucać. Ja Was pozdrawiam serdecznie, to już jest koniec filmiku. Wynik, jaki tutaj osiągnąłem, to był wynik 35-5, tak więc całkiem nieźle, aczkolwiek powiem Wam, że naprawdę ciężko mi się gra w Black Ops 2. No po prostu połączenie mi naprawdę nie służy. Tak więc zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa, pa.